Natura jest pełna skarbów. Jedne są oczywiście tylko do podziwiania, im mniej tam ludzkiej ingerencji, tym lepiej, ale natura daje też człowiekowi korzystać ze swoich zasobów, w tym jednego z tych najcenniejszych i odnawialnych bogactw – z drewna. I to, jak mądrze człowiek korzysta z lasu, zależy też, ile tego dobra zostanie kolejnym pokoleniom. Obecnie niespełna 1/3 Polski to lasy. W ubiegłym stuleciu było ich tylko nieco ponad 20%. Odkąd powstały lasy państwowe, powierzchnia lasów systematycznie rosła i zwiększyła się już o blisko 10%, co świadczy o historycznej roli polskich leśników. Do 2050 roku powierzchnia lasów w Polsce ma się zwiększyć o kolejne kilka procent. I nic temu nie stoi na przeszkodzie. Można wyliczyć, że pomijając wprawdzie noce, niedziele i soboty, to leśnicy sadzą przecież średnio 57 tysięcy drzew na godzinę. Co roku pewna część lasów idzie też pod topór. W Polsce wycina się 37 milionów metrów sześciennych drewna, czyli około 130 tysięcy hektarów. Gdyby tak spojrzeć na liczbę nadleśnictw, to będzie to powierzchnia mniej więcej 6 z nich. To dużo czy mało? W skali tego, ile w Polsce jest drzew, to mało, ponieważ to niecałe 2% wszystkich lasów. Nie ma więc obaw, że lasu ubędzie. Zwłaszcza, że z tego, co urośnie w ciągu roku, leśnicy wycinają nie więcej niż 60%. Reszta systematycznie powiększa zasobność lasu. Światowe i europejskie tendencje są takie, aby pozyskiwać więcej drewna. Tak jak na przykład w Skandynawii, nawet 90% rocznego przyrostu. Sensem pracy leśników jest zachowanie i ochrona lasów. Ale nasza praca to również dbanie o jakość polskiego drewna. Dlaczego wycinamy drzewo? Bo jest to odwieczny element gospodarki leśnej. Gospodarka leśna to gałąź gospodarki narodowej. Drewno wykorzystywane jest przez człowieka od zarania dziejów. Dlaczego powinno się dbać o jakość drewna? Ponieważ wpływa to na jego wartość. Las napędza gospodarkę. To, co każdego roku wycina się w Polsce, wytwarza 2% produktu krajowego brutto. Dzięki lasom pracę ma 375 tysięcy Polaków. Leśnicy, którzy stanowią 7% tej grupy, zapewniają pracę pozostałym. 13% pracowników zakładów usług leśnych, pracujących na zlecenie lasów państwowych i 80% pracowników przemysłu drzewnego. Aż 10% polskiego eksportu to produkty z drewna, wykonane z polskiego surowca, w polskich zakładach i fabrykach. Praca nad jakością drewna wymaga jednak sporo wysiłku i czasu. Sosna, 33C. Zanim wytnie się jakiekolwiek drzewo, leśnicy muszą je sklasyfikować. 44 B-klasa. Te litery mówią wiele o jakości i wartości każdego drzewa. Im klasa wyższa, tym szersza paleta produktów, jakie można z niego wykonać. Najcenniejsze są te wysokie drzewa, grube, równomiernie okrągłe i w miarę bezcęczne. Dobrze, robimy sklejkę. To parametry, według których sama natura rzadko kształtuje. Dlatego już od sadzonki o takie drzewo powinien dbać człowiek. 43A. Witaj, Maciej. O, cześć. Na rybku lasów państwowych. Wszystkie drzewa pomalowane, powiedz... Co robisz? Szacunek brakarski, czyli praktycznie każde drzewo muszę dotknąć, zmierzyć jego pierśnicę i wybiórczą wysokość. A po co to robisz? Na podstawie tych szacunków mamy obraz jakości, ilości drewna, którym możemy w przyszłości dysponować i je zagospodarować. Widzę tutaj dużo klas A i B. Tak, jesteśmy w tym ładnym fragmencie lasu, na który pracowały 3 pokolenia leśników. 3 pokolenia dbały o to, żeby taka piękna krasawica tu leśna nam wyrosła. Najbardziej wartościowe drewno w Polsce kupuje się na aukcjach, jak dzieła sztuki.
Meble wykonane z drewna wiek lub dwa temu, po renowacji, wciąż mogą zachwycać i nadal służyć ich użytkownikom. Są rzemieślnicy, dla których drewno to materiał z duszą, z którego wykonane meble mają unikatową wartość. Od jakości surowca zależy też marka i jakość produktów. Z jakiej jakości drewna na przykład wykonane powinny być skrzypce? Czy dźwięki, które będą wydawały, są również zasługą materiału, z którego powstały? Górale z tego zakładu lutniczego w Koniakowie wiedzą dobrze, jaką wartość ma drewno. Tu, na zrębie, rodzi się historia każdego produktu z drewna. Kłodę można pociąć na wiele elementów, z których obecnie wykonuje się już ponad 30 tysięcy różnych rzeczy. Nie ma dziedziny ludzkiego życia, w której drewno nie znalazłoby swojego zastosowania. Ponad połowa drewna zużywana jest na papier. Dużo też z drewna robi się mebli, podłóg, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych domów, ale również zabawki, instrumenty muzyczne, a nawet wizytówki. Kuba, to jest właśnie ta powierzchnia, sosna 120 lat. Tak, tutaj już został wykonany szacunek brakarski. Drzewozon osiągnął wiek rębności i to jest najbardziej optymalny moment do jego wycinki. I nie myślcie, że cokolwiek się teraz kończy. Teraz dopiero się zaczyna. Wartość drewna zależy również od tego, w jaki sposób zostanie ścięte drzewo. W lesie pracują zawodowi pilarze, z którymi leśnicy współpracują niemalże na każdym kroku. Ścinka odbywa się według ściśle określonych zasad. Drzewa powinny być tak ścinane, aby padając nie uszkodzić drewna. Poza tym to praca niebezpieczna, która wymaga dużo ostrożności i doświadczenia. A czy to, że te drzewa leżą w takim, a nie innym kierunku, to przypadek? Mamy na to jakiś wpływ? Tak, tak. Słuchajcie, na tym pniu mogę wam omówić, o co w tym chodzi. To jest klin, który znajdował się w tym miejscu drzewa. Pilarz wyciął go, żeby nadać kierunek przewrócenia się. Następnie, żeby ono padło na ziemię, wykonał cięcie ścinające. A ta część postrzępiona to czegoś służy? Ta część postrzępiona to jest tak zwana zawiasa. Ona musi być zachowana, zostawiona przez pilarza, żeby pilarz był bezpieczny. Póki to istnieje, to pilarz ma pewność, że drzewo nie przewróci się w innym kierunku niż zamierzył. Na początku pilarz wycina tak zwany klin, zaczynając od górnego cięcia. W tym kierunku obali się drzewo. Następnie po drugiej stronie drzewa wykonuje cięcie ścinające nieco powyżej poziomu dolnego cięcia klina. Zostawiona w ten sposób przestrzeń, tak zwana zawiasa, to strefa bezpieczeństwa. Wbijając klin, pomaga drzewu obalić się w bezpiecznym, zamierzonym kierunku. Drzewo obala się, przerywając zawiasę. W zależności od rodzaju lasu i jego ukształtowania, człowieka mogą wyręczać maszyny. Na takim zrębie praca trwa do późnych godzin nocnych. Tak zwane harwestery, czyli kombajny zrębowe, jednocześnie ścinają drzewa, okrzesują je z gałęzi i przycinają według wcześniej zaprogramowanych parametrów. Forwardery, czyli ciągniki do zrywki drewna, transportują je potem w określone miejsca. Maszyny leśne ułatwiają i przyspieszają wycinkę. Ich praca jest również dużo bezpieczniejsza. Jakie jest drzewo? Każdy widzi. Ale sęk w tym, żeby tych sęków miało jak najmniej.
Dokładnie, bo im więcej tych sęków, tym jakość drewna jest gorsza. A za chwilę znajdziemy leśnika, który nam te wszystkie sęki policzy. 31. Po ścięciu drzewa dokonuje się tak zwanej manipulacji, czyli dzieli się je na jak najbardziej wartościowe fragmenty. Najcenniejszy jest ten fragment od tak zwanego odziomka, czyli od korzeni. Pod warunkiem, że nie ma wad i jest zdrowy. Tu chyba żadnego sęka nie znajdziemy. No właśnie, piękny kawałek drewna. Krzysztof, powiedz, czy z tego da radę zrobić jakieś ładne meble? Leśnik każdą sztukę musi dokładnie obejrzeć. Właśnie, chuba. Taki drobiazg? Tak, taki drobiazg, a po przecięciu zobaczycie, co potrafi zrobić w drewnie. Zaraz wam to udowodnię. Panie Marku! Zobaczcie, co ta mała chuba potrafi zrobić. No ale o co chodzi? A zobacz, to jest zgnilizna. No ale to przez tą zgniliznę teraz z tego drewna nic nie zrobimy? Nie, da radę coś z tego zrobić. Musimy wycinać, aż ta zgnilizna nam z drewna zniknie. Drewno zajęte zgnilizną jest mniej wartościowe. Produkty z drewna wykonuje się jedynie ze zdrowego surowca. Wałki, które wycięliśmy, nadają się już tylko na opał. I z tego mebli już nie będzie? Nie, tu da się coś uratować. Z tego kawałka wytniemy ładną dłużycę, która pójdzie na elementy budowlane, na przykład na więźbę dachową, ewentualnie na jakąś ładną krokiew. A czy z gałęziami można jeszcze coś zrobić? Tak, można je przeznaczyć na zrębki energetyczne. Przy wycince drzew nic się nie marnuje. Gałęzi nie pali się na zrębie jak dawniej. To dobry surowiec, który można wykorzystać jako materiał opałowy. Drewno, które nie nadaje się do przemysłu, również przeznacza się na opał. To nadal popularny, ekologiczny materiał grzewczy, którego w domach używa wielu Polaków. Drewno na papier nie musi być wysokiej jakości. Najpierw tnie się je w zrębki i magazynuje w hałdach. Następnie w tak zwanych warnikach, w wysokiej temperaturze, wytwarza się masę celulozową na papier. W tej fabryce w Kwidzynie co roku produkuje się 800 tysięcy ton papieru. Ponad 50% od razu przeznaczone jest na eksport, głównie do zachodniej Europy, gdzie przeciętny jej mieszkaniec zużywa rocznie ponad 160 kg papieru. O blisko 50 kg więcej niż Polak. Papier trafia również do wielu drukarni w Polsce. Tu codziennie drukuje się prasę w dużych nakładach. Od kilku do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Część papieru trafia też do drukarni zajmujących się produkcją książek. Ten zakład ma już 70-letnią tradycję w drukowaniu wielu rodzajów książek. I wysyła ich nakłady głównie do innych krajów Europy, w szczególności do Skandynawii. Co roku tylko w tym zakładzie z polskiego papieru drukuje się ponad 7 milionów książek. Po ścince każda sztuka jest rejestrowana i wówczas można ją przeznaczyć do sprzedaży. Przed wywozem drewna z lasu kupujący otrzymuje dokument potwierdzający legalność nabycia drewna i gwarancję, że pochodzi ono z lasu, w którym prowadzi się odpowiedzialną gospodarkę leśną. Zgodną również z prawem ochrony przyrody. Dzisiaj drewno podróżuje głównie drogami, a firmy przewozowe dostarczają je do zakładów i fabryk na terenie całej Polski. Ważnym odbiorcą są lokalne tartaki. Tu produkuje się m.in. elementy konstrukcyjne domów, okien, które są kupowane w całej Europie. Do Włoch i Maroka na przykład trafiają drewniane słupy elektryczne, które produkowane są w tym zakładzie. Ceni się tam wysokie, równomiernie okrągłe i bezcęczne drzewa z Polski, które są idealnym surowcem na taki produkt. Duża część drewna, blisko 50 ciężarówek dziennie, trafia też do tej fabryki produkującej meble w Bielbarku. Żeby zagospodarować tak dużą ilość drewna, sprowadzono ze Szwecji specjalną linię produkcyjną. Najpierw segreguje się drewno, moczy je
a następnie skrawa z niego korę i wycina odpowiedniej długości deski. W tej fabryce zatrudnienie znajduje ponad 1000 pracowników z okolicznych miejscowości. Wprawdzie wykonuje się tu tylko kilka modeli mebli, ale sprzedawane są one na całym świecie. Linię produkcyjną w Wielbarku opuszcza dziennie 2000 sztuk drewnianych mebli. Na czym polega fenomen drewna? Drewno jest surowcem niezwykle plastycznym, ponieważ daje się kształtować. Dlatego też można z niego wykonać tak wiele produktów. Przede wszystkim jest materiałem naturalnym i wbrew pozorom długowiecznym. A poza tym ciągle inspiruje do nowych zastosowań. To, że jest to ekologiczny, naturalny surowiec, inspiruje m.in. do tworzenia produktów dla dzieci, na przykład zabawek. Nie ma jednak nic zdrowszego, jak mieszkanie w domu z drewna. Takie marzenie miał również Albert Einstein. Spełniło się ono w 1929 roku, gdy ten genialny fizyk zamieszkał już jako 50-latek w tym domu. Chociaż to nie Einstein odkrył jedno z najważniejszych właściwości drewna. Współcześni naukowcy dowiedli, że pochłania ono szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, wytwarzane dzisiaj przez tak wiele urządzeń. Domy z drewna są więc prawdziwą oazą spokoju, którą docenia coraz więcej ludzi na świecie. Tylko w tym zakładzie w Ostródzie co roku powstają gotowe elementy do ponad 100 domów z drewna, różnych projektów, nawet takie, których fasady nie przypominają wyglądem drewnianych konstrukcji. Podłogi z drewna też mają wielu zwolenników. W tym zakładzie niedaleko Morąga produkuje się wysokiej jakości podłogi drewniane, surowca z okolicznych lasów. Z jednej strony dobrze izolują przed zimnem i hałasem, z drugiej utrzymują ciepło, są antyalergiczne i dzięki zdolności pochłaniania wilgoci zapewniają optymalny klimat w pomieszczeniach. W lesie życie zatacza koło. To, co umiera, nie znika raz na zawsze, a odradza się w tysiącach nowych drzew. W miejscu, gdzie został wycięty las, w ciągu 5 lat od tego momentu musi się pojawić nowe pokolenie. Od tego, w jaki sposób ten las posadzimy, zależy, jak on będzie wyglądał w przyszłości. I tutaj znowu niezastąpiony jest człowiek. Leśnicy pielęgnują drzewa już od nasionka. Najpierw zbierają szyszki i wyłuszczają z nich nasiona, aby potem w tak zwanych szkółkach produkować sadzonki, coraz nowocześniejszymi metodami. Te młode drzewka zasilą każdą okoliczną przestrzeń pozbawioną drzew. Natura zrobiłaby to wprawdzie sama, ale nie zawsze to, co urośnie, będzie można efektywnie wykorzystać. Ula, wiadomo, że sosnę możemy w lesie odnowić naturalnie. Po co w takim razie hodować ją w szkółce? Wiesz, są w lesie miejsca, gdzie natura sobie nie radzi. Więc my, hodując taką sosnę w szkółce, trochę jej pomagamy. Pokażę ci, jak wygląda taka sosna wyhodowana u nas w szkółce. Zobacz, to jest 2-letnie drzewko. Ono ma piękny, silny korzeń. I to daje nam gwarancję, że wsadzając takie drzewo do lasu, wyrośnie na dorodne i duże. Taka sosna od nasionka do tych 2 lat jest u nas pielęgnowana po to, żeby była przede wszystkim zdrowa i silna. Więc do lasu wysadzamy zdrowe, piękne drzewko. Tylko z lotu ptaka widać jak na dłoni wieloletnie efekty pracy leśników. Co roku grodzą przed zwierzętami setki upraw młodych drzew. Chronią je przed owadami i pasożytniczymi grzybami, które mogą powodować znaczne uszkodzenia w drzewostanach. Regularnie koszą uprawy, dokonują czyszczeń i trzebieży, czyli wycinają część drzew, aby innym zrobić więcej miejsca do życia. Przeznaczają na te zabiegi pieniądze wyłącznie ze sprzedaży drewna. Z drewna można dzisiaj zrobić tak wiele produktów, ponieważ człowiek nauczył się również wytwarzać wysokiej jakości płytę, sklejoną z cienkich warstw drewna, tak zwaną sklejkę. W tym zakładzie nad Brdą w Bydgoszczy produkuje się ją już od ponad 100 lat. Niegdyś drewno spławiano rzeką i tu przerabiano.
teraz woda służy już tylko do konserwacji surowca. Potem z takich wyżynków o odpowiedniej długości specjalne urządzenie, tak zwana łuszczarka, skrawa cienką warstwę drewna. Paleta produktów ze sklejki jest już bardzo szeroka. Z gorszych sortymentów drewna wytwarza się również płyty drewnopochodne, stosowane głównie w budownictwie. Jednak ich wygląd i właściwości coraz częściej inspirują do znajdowania dla nich nowych zastosowań. Natura nieprzerwanie daje człowiekowi korzystać ze swojego dobra. Jednak człowiek powinien jej w tym racjonalnie i odpowiedzialnie pomagać. Pod okiem leśników las odradza się nieustannie. W miejscu kilkuset wyciętych drzew posadziliśmy kilka tysięcy nowych. Pomimo, że nie zobaczymy, jak dorodna sosna z tego wyrośnie, to nasza dzisiejsza praca zapewni bogactwo lasów w przyszłości. Las to jedyna w swoim rodzaju fabryka, w której stale wytwarzane jest drewno, ale również owoce leśne, grzyby i zioła. To też fabryka, która produkuje tlen, z którego korzysta wiele form życia, w tym człowiek. Las to miejsce życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt w Polsce. Wiedząc to, leśnicy dbają nie tylko o ilość i jakość drewna, ale również o całość ekosystemów leśnych. Las jest dobrem narodowym wszystkich Polaków. Nie może go więc zabraknąć.